Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu: Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zoonozy lub inaczej antropozoonozy to grupa chorób od zwierzęcych. Do najważniejszych zoonoz zaliczamy brucelozę, wściekliznę, dżumę, włośnicę, toksoplazmozę, boreliozę i gruźlicę. Nauka której przedmiotem badań są choroby zakaźne metody ich zwalczania oraz drogi szerzenia się tych chorób to. Epizootiologia Spójrz na zaprezentowany schemat. Czerwone strzałki pokazują ognisko pierwotne, w którym występują bezobjawowi nosiciele oraz zwierzęta klinicznie chore. Bezobjawowy nosiciel może zachorować i stać się zwierzęciem klinicznie chorym i odwrotnie. Zwierzę klinicznie chore może ulec zaleczeniu i stać się bezobjawowym nosicielem. Drogę rozprzestrzeniania zarazków przez wektor pokazują czarne strzałki. Niebieskie strzałki wskazują na możliwości utworzenia się ogniska wtórnego w wyniku przemieszczania się bezobjawowych nosicieli, wektorów oraz zwierząt klinicznie chorych. Aby zlikwidować chorobę, należy koniecznie ustalić źródło zakażenia, jego rezerwuar i wektory. Źródłem zakażenia w ognisku pierwotnym może być woda, pasza oraz rezerwuar zarazka, np. myszy. Rezerwuarem może być zwierzę lub przedmioty martwe. Umożliwiające patogenom rozmnażanie się i sianie do środowiska. Zasięg rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych jest zmienny. W przypadku, gdy zachorowalność na określoną chorobę w określonym środowisku jest stała, czyli nie wzrasta na przestrzeni lat, mówimy o endemii lub inaczej enzootii. Gdy liczba zachorowań wzrasta na określonym obszarze i w określonym czasie, mamy do czynienia z epidemią lub inaczej epizotią. Jeśli choroba rozprzestrzeni się na różne kontynenty, będzie można mówić o pandemii. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.